Na program zaprasza Agencja Rozwoju Przemysłu Jolanta Pawlak, witam w programie Ekonomia, raport Flesz i zapraszam na najnowsze informacje gospodarcze z kraju i ze świata. 1400 zł miesięcznie przez maksymalnie 3 miesiące dla osób zwolnionych z pracy. Po 31 marca tego roku przewiduje projekt ustawy o dodatku solidarnościowym, który prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu. Poinformowała Kancelaria Prezydenta. Projekt przewiduje też od 1 września podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł na pierwsze 90 dni. Warunkiem uzyskania praw do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni. Zgodnie z uzasadnieniem projektu dodatek będzie przysługiwał osobom zamieszkującym w Polsce, jeżeli są polskimi obywatelami lub obywatelami państw Unii Europejskiej czy państw europejskiego porozumienia o wolnym handlu, posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski. Dodatek będzie też przysługiwał cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce uprawnionym do wykonywania pracy w naszym kraju. W skład Państwowego Holdingu Rolno-Spożywczego może wejść m.in. Żabka lub Tesco wynika z informacji Rzeczpospolitej. Ministerstwo Aktywów Państwowych oficjalnie potwierdza, że pracuje nad połączeniem podmiotów rolno-spożywczych, jakie znajdują się pod nadzorem państwa. Z nieoficjalnych informacji dziennika wynika, że w nowej strukturze miałaby znaleźć się też duża sieć sklepów, jak informuje dziennik: w projekt mogłyby się zaangażować PFR i PKN Orlen. Na celowniku może być m.in. polska odnoga Tesco, które od kilku lat przechodzi restrukturyzację, a firma potwierdza, że bierze pod uwagę sprzedaż. Inna opcja to żabka, którą już kilka lat temu, jak nieoficjalnie wówczas mówiono, był zainteresowany Orlen. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje przedstawić kompleksowy model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu do końca roku, poinformował wiceprezes Jarosław Wrubel. PGNIG chce do końca tego roku uregulować wszystkie kwestie związane z efektywnym zatłaczaniem biometanu do sieci. Spółka w pierwszym kwartale zatwierdziła standard jakości biometanu na wejściu do sieci dystrybucyjnej. W tej chwili pracujemy nad nowym modelem ekonomicznym, również zaprosimy samorządy lokalne, biznesmenów lokalnych do współpracy w zakresie produkcji biometanu, tak by w ciągu perspektywy najbliższej dekady osiągnąć wolumen około 4 miliardów metrów sześciennych biometanu w polskiej sieci dystrybucyjnej, wskazał także wiceprezes. Majowe przymrozki ograniczą tegoroczne zbiory w winnicach na Podkarpaciu. W niektórych gospodarstwach mogą być nawet 60% mniejsze niż przed rokiem. W południowo-wschodniej Polsce jest przeszło 150 winnic, liczą od kilku arów do kilku hektarów. Największe mają po 12 hektarów, przeważają jednak winnice o powierzchni 20-40 arów. Początki uprawy winorośli na obszarze dzisiejszego Podkarpacia sięgają X-XI wieku. Świadczą o tym na przykład lokalne nazwy geograficzne jak Winna Góra, Winnica czy Winne, szczególnie liczne na Pogórzach Karpackich. Winiarstwo na tych terenach stopniowo zanikało w XVI i XVII stuleciu. Stało się to w dużej mierze za sprawą konkurencji win węgierskich, które wówczas zaczęły być masowo przywożone do Polski. Uprawa winorośli powróciła na Podkarpacie w połowie lat 80. ubiegłego stulecia. Pierwsza winnica powstała w Jaśle projekt ewentualnych dalszych amerykańskich sankcji na rurociąg Nord Stream 2, który jest przygotowywany przez senatorów Stanów Zjednoczonych, wymierzony jest między innymi w ubezpieczycieli, pisze portal Bloomberg, który zapoznał się z jego treścią. Chodzi o rozszerzenie już obowiązujących amerykańskich sankcji na wszystkie działania związane między innymi z układaniem rur oraz z ubezpieczeniami dla statków. Stany Zjednoczone uzasadniają swoją negatywną postawę wobec Nord Stream 2 tym, że jeszcze bardziej uzależniłby on Europę od dostaw gazu z Rosji i zwiększyłby możliwość Rosji wywierania politycznego nacisku na kraje Unii Europejskiej. Stanowisko to podzielają również Polska i Ukraina. Waszyngton wielokrotnie wzywał Europę, aby zwiększyła zakupy amerykańskiego gazu skroplonego. W rezultacie ogłoszonych w grudniu 2019 roku amerykańskich sankcji jedna ze szwajcarskich firm wycofała swoje układające rury na dnie Bałtyku statki z dalszego udziału w budowie Nord Stream 2. Długość brakującego jeszcze podmorskiego odcinka gazociągu wynosi w przypadku jednej z jego nitek 65 km, a drugiej 85 km. Rząd Rosji oświadczył w ubiegłym roku, że sankcje nie zahamują budowy rurociągu. Europejski Bank Centralny obniżył prognozę dotyczącą gospodarki strefy euro w 2020 roku do spadku PKB w scenariuszu bazowym o 8,7% wobec 8% wzrostu oczekiwanego w marcu. Oraz na 2021 rok odpowiednio do 5,2% wzrostu wobec 1,3% wzrostu oczekiwanego wcześniej i na 2022 rok do 3,3% wzrostu z oczekiwanych wcześniej 1,5% wzrostu. Bank Centralny oczekuje obecnie rocznej inflacji w strefie euro w scenariuszu bazowym na poziomie 0,3% w 2020, 0,8% w 2021 roku i 1,3% w 2022 roku. Od środy obywatele państw Unii Europejskiej mogą podróżować do Włoch. W czwartek swoje granice otwiera Austria, Niemcy, Czechy, Francja, Grecja. Planują to uczynić 15 czerwca. Hiszpania otworzy się 22 czerwca. Przybywający do Włoch obywatele krajów Unii Europejskiej nie będą musieli od środy przechodzić obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Oznacza to otwarcie kraju dla zagranicznych turystów. Włosi mogą również od środy bez przeszkód poruszać się wewnątrz swojego kraju. Władze od dwóch tygodni znoszą kolejne obostrzenia. Działają hotele, restauracje, bary, sklepy, punkty usługowe. Wierni mogą uczestniczyć we Mszach Świętych i nabożeństwach, a turyści wypoczywać na plażach. Władze Hiszpanii z kolei pierwotnie planowały otworzyć granice 1 lipca, ale zrobią to wcześniej. Tyle informacji teraz w programie Ekonomia: raport o 22.25 o gospodarczym kataklizmie w Hiszpanii. Jolanta Pawlak, do zobaczenia. Program powstał przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu